Cześć wszystkim, to znowu Ponio 7. Kontynuujemy grę w Master of Magic. Dobra. Co to się ostatnio działo? Troszkę czasu minęło od kiedy ostatnio nagrywałem. Na pewno dalej się tam rozbijamy na dole. Tak. Mamy dużo many i dużo złota. Więc zanim przejdziemy do innych spraw, może zaradźmy najpierw tam. Dobra. Anime Skills, spoko, niech się pobuduje. Czy oni mogą coś pobudować? Mogą, ale to za chwilę. Mamy duży przychód złota, więc możemy kupić to, chociaż nie. Bardziej przydałoby się jakimś małym miasteczkom kupić. Na przykład Builder's Hall. Ale to po jednej turze. Shrine. Kupować? No nie. Miałem małym miasteczką. Przyda się coś. Na przykład Farmer's Market. To się mi przyda. Ale dosyć mały przyrost. Tutaj w tych miasteczkach pod ziemią również pewnie trochę złota się przyda. Ponieważ pod ziemią jest zawsze problem z jedzeniem i tak dalej. Okej, tutaj mamy drakonianów, tak. Więc. Oni mają już swoje granary. Dobra, niech się hubsingują. To im najlepiej podziała. Dobra, a nie przydają. Im się przyda Builder's Hall. No tak, dobra. Już wydałem kasę. Dobra. Czy ja mam summon circle? Chwila resurrection. O, właśnie, mam rezurekcję, więc mogę sobie skrzesić tego jednego poległego. Nie zauważyłem. Dobra, wiecie co? Zacznę to od razu rzucać. Zatem, ile mogę czarów poświęcić? 89. Okej, będzie spoko. Czasie dalej się tutaj rozbijamy tymi wojskami. I właśnie tutaj też jeszcze coś zaczęliśmy robić. Ta, tutaj można by całkiem niezłą mieścinę założyć. Więc... Ale nie orkową. Ta... Produkują dalej paladynów. A oni to... Jedno z moich miast powinienem pobudować settlersów, żeby tam oddelegować ich. W Łodzi na przykład. Wszyscy coś budują. Powiedzmy, że w Łodzi, bo ona jest najbliżej do budowania czegoś. Dobra. Ale dobra, to w następnej turze. Okej. Co tu wynalazłem? Shatter. Okej, to był ten czar z magii chaosu. To byłby świetny czar. Jakbym to rzucił na Warszawę, wszyscy moi paladyni od razu byliby elitarni. Tak, to brzmi fajnie. Wynajdźmy to. Dobra. Okej, dobra. A, chwila, poczekajcie. Już wiem, dlaczego to się tak troszkę przymula. Okej. Teraz powinno być lepiej. Zapominam czasami to zmienić. Dobra. Co dla was? No właśnie mają Farmer's Market i niewiele więcej. Nie mają zbyt ciekawych budynków. Wiecie co, może rozbuduję ich trochę w sensie militarnym, zobaczę jaką oni mają specjalną jednostkę. Okej, Granary. No to teraz number do bossu, Miffy. Dobra, tutaj powstaje powoli moja armia.
która jeszcze póki co chyba nie ma bohatera. Właśnie mam sporo many, której nie potrzebuję. Bardziej przydałaby się zwiększona szybkość, większa ilość wydawanej many. Dobra, i niech patrolują. Ty dalej buduj tu drogę. A ty tutaj buduj drogę. Okej, oni tutaj coś zawalczyli. Co tutaj jest? Unexplored. Pójdziemy tam. Power nody się przydadzą. Zdecydowanie. Dobra. To idziemy teraz tam. Power node. Tak. Musieliśmy go zająć w poprzednim odcinku. Nie pamiętam już. Dobra. Idziemy dalej. Okej, ci settlerci chyba nadchodzili z tego kierunku. Tutaj byli tej Archangeli? Nie. Może nie. Czemu chcę niszczyć tych settlersów? W sumie oni mi rybają. Co się z nimi będzie działo? Pójdę dalej w tym kierunku. Zobaczę, co tam będzie. Dobra, 5 fooda, ale niech będzie na zapas, na wszelki wypadek. I dobra. Tak, się powoli czaruje. Rezurekcja. W międzyczasie mam nadmiar miany, którą mogę przekształcić w power. Znaczy w złoto. O tak. Które mogę teraz wydać? Na przykład wam na Builder's Hall. A wam też Builder's Hall. O, już nie mam złota. Dobra. Dobra, no to jedziemy dalej. Mist Guild skończyli. Żule skończyli, Animist Guild. To teraz. Fantastic Stable. To było, brzmi całkiem okej. Okej, zobaczymy sobie, wypróbujemy tych jeźdźców wywier. Jak to będzie wyglądać. Okej, więcej Lizardmenów. Tempów. Więcej many. Tutaj... Granary? Ale ty buduj drogę. Dobra. Dobra, zbliżamy się do tego miasta. Tracę trochę many, ale mam duży zapas, więc to nie ma znaczenia. Właśnie, jak przejmę tego noda, to będę musiał mieć gotowego duszka kolejnego. Ale z tym nie będzie problemu. Okej, skończyli mechaników. Teraz mają olbrzymią produkcję. Dobra, niech zbudują tych settlersów. Jedna tura. Spoko. Dobra, co mamy w tym mieście? Zaraz się dowiemy. Okej, wypatrolujcie. A tymczasie... Co my tutaj mamy? Tak, to była ta świątynia z Archangelem, więc tam nie wchodzimy. Tam. I jeszcze pobudowanie tego Animist Guild dało mi sporą produkcję żywności, więc... Aż tak dużej nie potrzebuję. Aż tak dużego zapasu. Dobra... Tutaj potrzebował Builder's Hall, o nie potrzebował, nie, oni. Oj, przez przypadek, dobra, mniejsza. Warszawa, 24 poziom, już duże miasto. A teraz oni stoją w drodze. Dobra, też niech patrolują. Ten oddział. Tak, w sumie jest już gotowy do wymarszu. A niedługo pewnie wskrzeszę tego czempiona, toczy bohatera, więc jak już on się wskrzesi, to wtedy oni wymaszerują. Pójdą tam na południe trochę, w lochach. No i dobra. Co my tutaj mamy? Tylko halberdierów paru. Halbardnicy to całkiem silna jednostka. Ale nie silniejsza od naszych paladynów. Dobra, Gunter.
Czy ona... Tak, ma ten fajny przedmiot. Tak. Na szczęście oni nie mają za dużo poziomów. Oni są weteran, więc... Parę weteranów, a reszta to rekruci. Dobra. Więc Gunther powinien sobie dać z nimi radę. Dobra. Paladini. Reszta wojska. No i w sumie możemy też troszkę postrzelać sobie. Dobra, uszczelnimy tych weteranów. Wysoko poziomowi halabardnicy potrafią sporo problemów robić. Okej, Gunther trochę oberwał. A to nie problem. Okej, smaczek tutaj podejdzie. Smaczek też trochę oberwał. Wow! No, nieźle pokosili tych paladynów. Musieli mieć jakieś szczęśliwe rzuty. Dobra. Możemy rzucić leczenie na nich. Nic im się nie stało. Gunther też powinien być. Okej. Okej, nie chcę rzucić na nich. Trochę oberwał, ale żyje. I dobra. Już tylko tych wykończyć. Nie. Przejmiemy sobie to miasto. Okej, tam jest kolejne. Z nim też się zajmiemy. I coś mu budujmy. Granary. To im się przyda. Wojska niech tutaj odpoczną trochę. Tak, i troszkę więcej produkcji. Tak. Właśnie, Gunther, ty musisz na sobie jakieś czary? Masz Holy Armor. Więc możemy... Okej, rezurekcja się jeszcze rzuca. Gunther dokonał poziomu, fajnie! Będzie teraz silniejszy barbarzyńcą. Okej, Shrine. To teraz Sages Guild. Na przykład. Dużo jest tu... Nie, nie ma tutaj żadnych gór, więc moja nerwska się średnio przyda. Sages Guild. Go for it. Okej, dobra. Nasza druga armia jest gotowa do wymarszu. Jak idzie tutaj? Ty miałaś chyba iść, tak? Nie. W sumie tutaj już skończyliśmy wszystkie drogi, jakie nas interesowały. Może ci inżynierowie się wybiorą razem z settlersami, tam będą drukać na wyspie, budować drogi. Dobra. Okej, ta armia niech wyrusza. Raczej w międzyczasie nic nie podbije tego miasta. Właśnie, Łódź. Ty już nie potrzebujesz settlersów więcej. Co by się tobie przydało? W sumie nie masz nic takiego potrzebnego. Trzeba zbadać baraki, ponieważ nie kosztują utrzymania. A potem na przykład katedrę, żeby mieć jeszcze więcej many. Ponieważ mana zawsze się przyda. Dobra. I właśnie ta nasza armia. A co dawał leadership? Zwiększa atak wszystkich jednostek. No, spoko. Bardzo przydatne. Dobra. No to teraz spamujemy unit spells, na przykład Holy Armor. Ponieważ mamy manę na to. Łódź awansowała na 13 poziom, spoko. Dobra, to co teraz? Katedra. Tak, skończyli baraki. Shrine. To jest mały unrest, więc się przyda im. Holy Armor. Nie chciałem to kliknąć, dobra. Właśnie, w międzyczasie zacząłem sobie grać też grę na hardzie. Żeby zobaczyć, jakbym sobie dawał radę. Okazuje się, że całkiem dobrze sobie daję radę, więc... więc zdecydowanie mógłbym podawać grę na hardzie, ale... Tak często w grach strategicznych, na wyższych poziomach trudności przeciwnik czy komputery dostają duże
Oszukańcze bonusy. Tak też jest na hardzie. Gra jest trudniejsza. No ale to trochę nudne się robi. Ponieważ przeciwnik ciągle spamuje jednostkami, zalewa nas ciągle nowymi jednostkami. Musimy też spanować jednostki. I dużo rzeczy jest trochę jakie już wtedy. Jakby to ująć. Kiepsko zbalansowane. Okej. Okay. Co ja od nich chciałem? Niech pójdą tutaj. Niech bronią. Okej, tam na od dołu idą jakieś hellhoundy. Pewnie będą chciały zrabować to miasto. Tak. Mam na szczęście manę, więc powinny sobie... Ci swordsmeni nie są regular. To są orkowi swordsmeni. Jakby rzucił na nich holy armor. Albo bless. Tak, to by im zdecydowanie pomogło. I podczas walki jeszcze wspomogę im smite'ami. Dobra. Okej, oni budują drogę i pewnie zablokowali to, więc oni będą musieli poczekać, aż ten inżynier skończy dobudować drogę. Dobra. No, też może iść do podziemia. A właśnie, zapisałem grę. I spróbujmy zatykać tego noda. Sprites. Chyba nie powinno być problemu. Ta. Strzelają jak zwykle. Coś mi już sprzątnęli. Czy mogę coś im sprzątnąć? Spearmeni przodu. Ok, muszę obserwować. Prawie już mi go zabili. Muszę... O. Okej, okay. Pewnie będę musiał go wskrzesić po tej walce, ale trudno się mówi. Spermeni pewnie dostają nie tym War. Nie, tak sobie taką radę. Są elitarne Spermeny. Więc znają się na rzeczy. Dobra, oni teraz wystrzelają tę salwę, zabiją mi bohatera. Na szczęście mam Resurrection, więc... Więc... Nie wiem, czy później go wskrzesił. Dobra. Skończyła im się amunicja. Stara będą być naszych. Dobra. Tak. No właśnie, czy ona może mieć jakieś... Coś do... Plus 5 spell skill. To im się przyda, tak? Dobra. Corruption spell. To jest chyba też z magii chaosu. Tak. Dobra. Kolejny save. I jedziemy. Okej, nie sprawdziłem co oni tu mają. Mają samych swordsmenów. Więc nie będzie żadnego problemu. I to większość bez doświadczenia. Dobra. A właśnie. Potem będę musiał przywołać duszka, żeby wysłać go do tego power mode'a. Dobra. Co bym tu chciał robić najpierw? Powiedzmy tych. Dobra. Gunter się tu zaczai, żeby po kolei ich podciągać. W tym czasie paladyni. Tak, paladyni mają tę zdolność pierwszego ataku, więc potrafią wciągać jednostki, zanim te w ogóle zdążą je zaatakować. Okej. Okay. Położymy trochę Gunterowi. Tak. Bez problemu. A, i wrogie jednostki rozbijają się. Naszych paladynów.
Nie, nie, chcę je przejąć. Dobra. Jak tam nasi paladyni? Jest już weteranem. Też jest już weteranem. Weteran. I weteran. No, fajnie. Są bardzo skutecznymi teraz jednostkami. Dobra, ta armia teraz przejdzie tutaj. Zacznie siać ból i zniszczenie na tym drugim kontynencie. Dobra, a w tym czasie... Tak, miałem przywołać... Magic Spirit. Dobra. A, i atakują mnie. Nie z tym, co przewidziałem. Szczęście mam... True Light. Nie mam żadnego smite'a. Muszę mieć jakiegoś smite. Less combat Starfires, właśnie. Okej. Okay. Ciach. Dobra, troszkę ich to osłabiło. O! Zdjęli mój bless. Dispel Evil. Okej, spróbujmy to zadziałać. No. Całkiem dobrze. Dobra, a to jeszcze jeden Dispel Evil na nich. Tak. Hellhounds są bardzo skuteczną i tanią jednostką chaosu. Ale... no... przeciwko magii światła trochę kiepsko im się powodzi. Dobra, Powers Market. Standardowo. Magic Spirits. No i niech pójdzie sobie tutaj. Okej, okay, X-a odjemy. Statek. Oni się już ruszyli, dobra. Oni niech się gdzieś tutaj ruszą. Dobra. I niech patrolują. Dobra, świecamy dalej. A oni niech... Chyba tutaj już wyczyściłem wszystko, co się dało. Dobra, niech wrócą do stolicy i wezmą uzupełnienia. A oni się przeprawią przez rzekę. Dobra. Właśnie. Nadmiar. O, nomadzi. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Że zdobyliśmy miasto nomadów. Nomadzi mają jedną bardzo fajną jednostkę, którą są gryfy. Dopiero oni zdobywają ją w fantastycznych stajniach. Ale jak już zdobędą, to gryfy to bardzo, bardzo, bardzo skuteczna jednostka. Lata, ma pierwszy atak oraz ignoruje pancerz. Więc... dobrze sobie radzi. Okej. Pobudujmy tutaj drogi. Coś mi mówi, że tam na północ jednak nic nie znajdę. Okej, nie wydawałem złota. A to czas powydawać znowu złoto. Granarys zdecydowanie ci się przyda. Co oni budują, Builders Hall? Trzymajcie, nie męczcie się. Wy też. I wy. Ja, oni już wszystko mają. Dobra. A oni Smithy. Dobra. Chciałbym wspierać rozwój tego miasta. Ponieważ im szybciej zdobędę gryfów, tym fajniej. Dobra. Serena! Lekarz, healer. Dobra. Playmaster, co to daje? Expertise, all resistance rolls. O, zwiększa odporność, bardzo fajnie. Dobra. Weźmiemy ją oczywiście, mam złoto. Serena, witaj w naszej drużynie. Okej. Okay. Nie skończyli Sage's Guild. Przydało mi się tempo, bo dalej są rozruchy. Okej, okay, skończyli Marketplace, a teraz Farmer's Market. Winter's Hall, teraz Granary. Granary to teraz Smithy.
Smithy to teraz Marketplace i Granary. Okej. Okay. Będzie przywódczynią kolejnej naszej armii. A oni pójdą na dół. Dobra, tuj drogę. Dobra, ale to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku kontynuujemy dalej ekspansję, zajmujemy te miasta. No i ta druga nasza armia będzie się posuwać tutaj na dół, mając, mam nadzieję, że spotka tego jego, jak on by się nie nazywał. Saras. Dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.